Ciężko się nie przyznawać do tego, ale to właściwie Kasia to jest trzecie pokolenie i ciągle coś tam wychodzi. Trenuje, także będzie coraz lepiej. Zdecydowanie tak. Lata 50., 60., kiedy Zdzisław Furmanek był zawodnikiem, trenował w zasadzie wszystko, co było wtedy do trenowania. Stefania, mama też, to już bardziej 60., prawda, lata. W końcu ja, lata 80., no i potem lata 90., a w zasadzie początek 2000 lat Tomek, no i potem Kasia. Także no, wszyscy generalnie przeszli jakąś taką drogę reżimu sportowego. Jedni wciąż w niej trwają. Jestem najmłodszym pokoleniem tak naprawdę aktualnie trenującym w tej rodzinie. Wszyscy mocno mnie dopingują, zresztą tak było od zawsze. No, ta rodzina, myślę, że pierwsze, z czym się kojarzy, to ze sportem. No, nie da się tego ukryć. Jest to już kontynuowane od właśnie kilku pokoleń i wszyscy chcąc, nie chcąc, a właściwie chcąc, bo wszyscy, przynajmniej ja i mój brat, wiem, że byliśmy ruchliwi i nikt nas nie musiał zmuszać specjalnie do tego. Tak naprawdę wyjście z dziadkiem już na dwór jako 5-letnie dziecko to były chodzenie po drabinkach na dworze. Także po prostu wtedy zaspokajał moją potrzebę ruchu, a że mi tak zostało, no to cóż. Kasia uprawia sport, pozostali członkowie rodziny bawią się w sędziowanie, w trenowanie młodych pokoleń, przede wszystkim miotaczy, bo w tej właśnie odmianie lekkiej atletyki się specjalizujecie. No tak, sędziuję na zawodach, szczególnie na tych zawodach szkolnych. Ciągle wypatruję, czy są jakieś talenty, no i szukam. Właściwie treningiem jako takim się nie zajmuję. Ale szukam nowego na rybku. Grzegorz, nie tylko trener miotaczy w Kieleckim Klubie Lekkoatletycznym, ale również prezes Świętokrzyskiego Związku Lekkiej Atletyki. Tak, jak najbardziej, ale chciałem tylko powiedzieć, że babcia tutaj trochę skłamała. To, że treningiem się nie zajmuje, to jest szczyt nieprawdy, ponieważ to dzięki niej, że tak powiem, pojawiają się następni, którzy są przez nią przygotowani motorycznie do tego, żeby można było rzeczywiście nimi zająć się w sposób sensowny. A tak, jestem przy okazji prezesem Świętokrzyskiego Związku Lekkiej Atletyki. No i cóż, no, funkcję piastuję od jakiegoś tam czasu. Staramy się cały czas walczyć o to, żeby lekka atletyka, żeby sport był tu u nas w województwie na jak najwyższym poziomie, żeby nas było nie tylko widać tu, ale i w Polsce. Tradycyjnie przy niedzielnym kotlecie o rzucie młotem rozmawiacie? Myślę, że nie tylko przy niedzielnym kotlecie, ale przy każdym kotlecie. Jest to część nas, jakby każdy z nas żyje sportem, mimo że tylko ja go już trenuję, to tak samo właśnie babcia jest i sędzią, i trenerką, tata trenerem. Tomek, mój brat, zawsze jest mocno zaangażowany, zawsze do mnie pisze od razu, jak tam, co tam, jak idzie. Także no, my żyjemy tym. To jest część naszego życia, po prostu we krwi mamy sport i no i myślę, że on po prostu z nami jest i dla nas nic dziwnego znać przy kotlecie o rzucie młotem. I jeszcze zapomnieliśmy o jednej osobie, bo mama też jest związana ze sportem, jest nauczycielką wychowania fizycznego i również trenerką młodych miotaczy. Tak, mama też kiedyś pchała kulą, także tutaj nikt się nie wyłamał, że tak powiem. Moja bratowa jedyna może się wyłamała, ale nadal uczestniczy też w memoriale dziadka i pomaga w pracach, także wszyscy jesteśmy zaangażowani, wszyscy w tym jest. Jesteśmy pełni całym sobą. Sport w waszym życiu jest od zawsze i o to chyba w tym wszystkim chodzi. No sport to jest taka dziedzina, gdzie człowiek nie patrzy na to, ile ma lat, tylko ciągle jest w ruchu. Też, no, niby jestem na emeryturze, ale to tylko jest takie powiedzenie, że jestem na emeryturze, bo ciągle jestem aktywna właśnie ze względu na sport. Jesteśmy tutaj na rzutni przy hali, przy ulicy Leszka Drogosza. Rozmawiamy tutaj z rodziną Furmanków, ale Grzegorz jednym okiem patrzy na swojego zawodnika i już się krzywi, bo coś tam w tym rzucie było nie tak. No tak, ten wcześniejszy był bardzo fajny, ten akurat trochę nie za bardzo nie zdążył Dominik z nogą. Ale no, to wszystko jest perspektywa, to jest właśnie młody zawodnik, który będzie następnym pokoleniem mistrzów. Dla mnie osobiście to jest taka odskocznia, prawda? No, zajmuję się wieloma rzeczami, ale kiedy tu przychodzę, to zapominam o wszystkim i wciąga mnie to niesamowicie. Zaczynam oddychać, żyć inaczej, mimo że nieraz to eksploatuję i jakby wysiłek może czasem jest duży, ale niewątpliwie to jest zupełnie inny wysiłek niż na co dzień w pracy zawodowej. Kasia, wspomniałaś o tym, że jak 5 lat już miałaś, biegałaś z dziadkiem po stadionie lekkoatletycznym. Ja ciebie pamiętam bodajże sprzed 15, może 20 lat, jak pierwsze kroki stawiałaś na czwartkach lekkoatletycznych. Wtedy bawiłaś się w sport, ale teraz no to już jest prawdziwe zawodostwo. Tak, no przygodę zaczęłam dość wcześnie. Czwartki lekkoatletyczne w sumie były jedną z takich pierwszych moich rywalizacji. Co prawda przechodziłam wtedy lekki bunt sportowy i nie chcę, nie będę, ale no niestety zostałam, bo niestety, w sumie niestety zostałam. To jest naprawdę część mojego życia. Teraz już jest to moja praca tak naprawdę. No mam 28 lat, więc jakby zabawa dziecięca już dawno poszła
dosłownie pamięć, teraz po prostu to jest moje życie, tym się zajmuję i nadal sprawia mi to przyjemność, szczególnie jak nie ma kontuzji, to naprawdę jest fajna praca. Sukcesy sportowe już masz na swoim koncie bardzo, bardzo duże, ale czekasz na ten najważniejszy udział w igrzyskach, które są, można powiedzieć, na wyciągnięcie ręki. Tak, i są już niedługo. Myślę, że ten sezon powinien być w końcu moim przełomowym, co prawda ciągle czekam na odpalenie się tak zwane i wtedy myślę, że już będzie szło z górki. Trzymajmy kciuki, żeby później móc się cieszyć ze startów, czy w Rzymie na Mistrzostwach Europy, czy w Paryżu na igrzyskach. Ja cały czas czekam, liczyłam, że wcześniej właśnie będzie, nie wyszło, ale teraz na pewno będzie dobrze. Bilety kupione, my już jesteśmy gotowi i pojedziemy tam to oglądać i już po prostu. A do roboty, no trzeba się wziąć i zrobić to. Jest na to przygotowana, żeby to zrobić i my wierzymy, że to po prostu zrobi. Luz, bluz i wtedy wszystko leci tak jak trzeba. Ja myślę, że wiem na pewno, że stadion na to, dlatego też nie ma co tutaj jakby naciskać, zapeszać. Po prostu zrobi swoje i pojedzie. Najważniejsze jest to, że sport daje, Kasiu, tobie i zresztą całej twojej rodzinie bardzo, bardzo dużo satysfakcji. O to chodzi. Oczywiście, że tak. Choćby patrząc na naszą najstarszą z rodu babcię, no jest prawie 80-letnią kobietą, a wygląda najmłodziej z nas wszystkich. Także naprawdę sport daje w nas ducha takiej młodości, radości. Też tak jak tutaj tata, babcia mają styczność ciągle z dzieciakami młodymi i uczą ich rzucania. To jest po prostu taka pasja, taka radość. Coś, co, no mówię, jest częścią naszego życia. Po prostu my tym żyjemy. Mnie to cieszy, że mogę jeszcze przyjść tutaj na stadion i pouczyć właśnie tych raczkujących dopiero sportowców podstawowych ruchów w rzutach, konkurencjach rzutowych. Także to mnie trzyma. Fascynacja, pasja, radość, spokój, zaangażowanie i przede wszystkim to, że oczekiwania nasze zawsze są, chcemy ją widzieć coraz więcej i walczymy o to, żeby było coraz więcej. Zawsze jest człowiek, któremu można poświęcić czas i fajne efekty z tego wychodzą.